Dzień dobry Państwu, tośmy się trochę nie widzieli, co? A w takim anturażu już w ogóle bardzo dawno. Bez muzyki, bez grafiki, bez szyldu żadnego. Ale są takie chwile, kiedy ani szylda, ani grafika, ani muzyka nie są do niczego potrzebne. Po prostu nie wypada milczeć. A tu jest pewien problem, bo jest taka pokusa, żeby uznać, że w Polsce doszło do mordu politycznego. Ale znam ludzi, których bardzo wysoko cenię i którzy mówią, to nie jest takie proste. Nie da się tak łatwo logiczną linią połączyć obóz władzy, Stefana Zabójcę i zamordowanie prezydenta. No możliwe. Ale chciałbym, żeby ktoś pomógł mi logicznie wytyczyć inną linię, którą wytyczono. Między 5-letnią odsiadką za zbójeckie napady na banki i zamordowanie prezydenta. Bo Stefan nie zamordował prokuratora, policjanta, sędziego, a więc osoby, którą przy odrobinie złej woli jakoś by się z tą krzywdą Stefana dało połączyć, nie? On zamordował prezydenta miasta. Czemu akurat jego? Chyba wiem, jak mogło być. Od przez ostatnie lata, a miesiące na pewno, z prezydenta Adamowicza zrobiono winnego całego zła na świecie. Skoro więc Stefan był karmiony opowieściami o tym, jak wielkim szubrawcem jest pan prezydent, no to łatwo przyjął połączenie własnej krzywdy z jego winą. A Adamowicz winien był wszystkiemu. Był winien fekaliom w Zatoce Gdańskiej, aferze OLT, aferze Ambergold. Miał niepozamykane jakieś rachunki ze skarbówką, jakieś machloje z własnymi nieruchomościami. Pamiętacie? Pamiętacie reportera, który z mikrofonem i wyrazem twarzy kompletnego kretyna ścigał Adamowicza setki metrów w przekonaniu, że właśnie w tej chwili na oczach całej Polski udowadnia, jakim kłamcą i łgarzem jest Adamowicz. Pamiętacie? Kto nużał nazwisko Adamowicza w tym politycznym gnoju? I po co? Kto to już mniej więcej wiemy? A po co? Akurat może i prostsze. Adamowicz był bardzo ważnym człowiekiem w Gdańsku. Bardzo mocną postacią. Prezydent od 20 lat. W wyborach nie dawał nikomu szans. A w tych ostatnich wyborach nie dał szans nawet takiemu nazwisku jak Wałęsa. A Gdańsk to jest bardzo ważne miasto, które warto byłoby odzyskać. Nie udało się, a na końcu trafiła się tragedia. Słyszę ludzi, którzy mówią, trzymajmy od tego wszystkiego z daleka politykę. Wolne żarty. Pan Adamowicz był politykiem, a człowiek, który go zamordował, na scenie wygłosił polityczny manifest. Za grzechy Platformy ginie Adamowicz. Tak było? Stefan był wariatem? Nie wiadomo. A nawet jeśli, to co z tego? Nie unikniemy politycznych kontekstów w rozważaniach na temat tego, co się stało. Wierzcie mi, w sztabach obu armii siedzą w tej chwili tęgie głowy i kombinują, jak zmniejszyć straty, które mogą z tego wyniknąć, albo powiększyć zyski. I będzie trzeba zapłacić polityczny rachunek za to, co cała Polska widziała. A to nie są tanie rzeczy. Mam jeszcze na koniec słowo do człowieka, którego cała ta rzecz uderzyła rykoszetem, do pana Jerzego Owsiaka. Żaden z pana dla mnie Jurek, panie Jerzy, za bardzo pana szanuję. Chociaż bywały takie programy telewizyjne, w których mówiliśmy do siebie per ty. Dobra, więc użyjmy tej konwencji. Jurek, obiecałeś nam wszystkim, że będziesz grał z nami, a my z tobą do końca świata i o jeden dzień dłużej. To nawet jeśli założymy, że jakiś świat się właśnie skończył, to został jeszcze ten jeden dzień. Wiesz lepiej ode mnie, że jak się jakiś dzień dobrze zacznie, może trwać i trwać. O co apeluję, czego sobie Państwu życzę. Szerokości.